Człowiek 20-letni z pewnością jest już dorosły. Choć są kraje, w których nie może jeszcze kupić napojów wyskokowych, to wszędzie na świecie może wybudować dom. Taki człowiek z reguły już wie, czego oczekuje od życia. I często ma własny pomysł na sukces. Jest towarzyski, otacza się gronem sprawdzonych przyjaciół. Nie boi się wyzwań. Według badań, spośród wszystkich nacji europejskich to Austriacy najwcześniej wchodzą w dorosłość. Ze wszystkimi jej urokami. Ale zacznijmy od początku. Jest rok 1988 XX wieku. Rodzina Schmidt i rodzina Wittersdorfer postanawiają się skoligacić. Ich dzieci wstępują w związek małżeński, przyjmując wspólne nazwisko Baumit. Parę łączy miłość do architektury, piękna i austriackiej potrzeby porządku. Oczywiście mają wspólne marzenia o rodzinie, ale nie przypuszczają, że los już 6 lat później zaprowadzi ich na północ, do Polski, gdzie przyjdzie na świat ich piękny syn. W roku 1994 stawiają tam swój pierwszy dom na obrzeżach pięknego Wrocławia. Stamtąd wypuszczają się na wycieczki po całym kraju, który urzeka ich do tego stopnia, że postanawiają osiąść w nim na stałe. Rozrasta się też grono ich przyjaciół, tak jak oni, zafascynowanych współczesnym budownictwem, jednocześnie dbających o środowisko i chcących zrobić jak najwięcej dla lokalnych społeczności. Są nie tylko pracowici, wrażliwi na piękno, ale też ambitni. Chcą zrobić wszystko, żeby było jak najpiękniej i w zgodzie z naturą. Co roku nagradzają najładniejsze fasady zaprojektowane i wykonane przez swoich przyjaciół, z najlepszych materiałów dostarczonych przez państwa Baumit. Są wśród nich twórcy przytulnych, jednorodzinnych domków i wielkich bloków mieszkalnych, wykonawcy wielkich projektów przemysłowych i wrażliwi artyści. Gdziekolwiek się nie pojawią, zostawiają po sobie jakiś piękny, cieszący oko ślad. Państwu Baumit pomagają w ich misji całe rzesze dobrych duszków. Od lat 3 do 13. Podczas 5 edycji akcji Kolorowe Emocje, łączącej edukację ekologiczną ze sztuką najmłodszych, dzieci pokazały, jak dbać o zieloną planetę, począwszy od własnego podwórka. Państwo Baumit rozgościli się w Polsce na dobre. Na pewno lubią i pierogi, i bigos. Męczą ich jednak ciągłe podróże między Austrią a Polską. Dlatego po 3 latach przewożenia tysięcy ton towarów nareszcie otwiera się pierwsza w Polsce fabryka. Od tej pory Piotrków Trybunalski rusza z produkcją na dużą skalę z myślą przewodnią ekologia, technologia i rozwój. Mijają 3 kolejne lata i do rodziny Baumit dołącza zakład w Bełchatowie. O upływających latach świadczą kolejne jubileusze. Hucznie obchodzone w gronie sprawdzonych przyjaciół. Gdy powiększającej się rodzinie Baumit robi się ciasno w podwrocławskim mieszkanku, w połowie 2006 roku przeprowadza się. Wybór pada na samo serce dolnośląskiej stolicy – Sukiennice. 10 maja 2007 roku ćwierć tysiąca przyjaciół Baumit bawi się na kolejnej parapetówce. Nowa fabryka jest nie tylko super nowoczesna, ale też przyjazna środowisku. 800-letni Łowicz przyjmuje ich serdecznie, a w skład załogi wchodzą najwięksi twardziele. Rodzina Baumit świętuje już swoje 15-lecie i po 2 latach przygotowań swe podwoje otwiera najbardziej nowoczesny w Europie zakład produkcyjny. 5 maja 2011 roku podpoznańskie Pobiedziska świętują razem z setkami zaproszonych gości, wśród których znalazła się Maryla Rodowicz i najpiękniejsze tancerki. Fabryka kosztuje aż 16 milionów euro, ale udaje się ją zbudować dzięki dofinansowaniom z Unii Europejskiej. Jest naprawdę imponująca, a przez jej bramy przechodzi codziennie kilkudziesięciu pracowników.
Dzięki nim każdego roku z taśm produkcyjnych zjeżdża 250 tysięcy ton produktów z czarno-czerwonym logo, znakiem najwyższej jakości. Rodzina Baumit to nie tylko tysiące bobów budowniczych, ale też cała rzesza przyszłych Lewandowskich, Neymarów i Błaszczykowskich. W ramach programu Baumit Junior Soccer w latach 2007-2008 młodzi piłkarze główkowali, kiwali i wymieniali się koszulkami po spektakularnych meczach piłkarskich. Dzięki państwu Baumit piłkę kopią też najmłodsi. I to na europejskim szczeblu, w ramach mini-mistrzostw Europy przedszkolaków. Baumitowi wujkowie i ciocie po zejściu z trybun dosiadali swoich Harley'ów i ruszali w nieznane pod flagami Baumit Motor Bike Clubu. Ci, którym wiatr mógł popsuć misterne fryzury, wybierali cztery kółka. Załoga Baumit Rally Team startowała w rajdzie Monte Carlo, a w Polsce zdobyła już chyba wszystkie mistrzowskie tytuły, jakie były do zdobycia. Dziś, w roku 2014, rodzina Baumit musi się poważnie zastanowić nad wybudowaniem nowej, większej siedziby, która pomieści wszystkie nagrody i wyróżnienia. Bo Baumit to budowlana firma roku przez wiele lat. To dobry wybór i prawdziwa gazela biznesu. To absolutny top builder i hojny mecenas polskiego sportu. Rodzina Baumit to nie tylko piękne i ciepłe domy. To przede wszystkim piękni i ciepli ludzie. A 20-letni Baumit jest silnym, przystojnym młodzieńcem, który ma wielkie marzenia i plany na przyszłość. Z takimi przyjaciółmi na pewno wszystko się spełni.